Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym takim króciutkim odcineczku dotyczącym serii Wszystko o... Wszystko o Shake and Fidget, Wszystko o różnych zagadkach, niespodziankach i taktykach. Dzisiaj, moi drodzy, jak ograć tego smutnego gościa, który siedzi smutny, ale nagle jest wesoły, jak się na niego myszką najedzie. Tego oszusta i złodzieja, czyli hazardzista, który naciąga nas na biznesy. Wygranie z tym hazardzistą jest dla was bardzo istotne, bo po pierwsze musicie go pokonać trzy razy z rzędu dla osiągnięcia, a po drugie tutaj jak jest plakat z zadaniami dziennymi, to czasem zdarza się zadanie wygraj 5 razy z hazardzistą. No i moi drodzy, co ten ziutek tu nam oferuje za biznes? Po pierwsze nie polecam wam stawiania w taki sposób, bo tracicie dużo pieniążków. Polecam wam po prostu gold bet 1 jak macie włączonego hazardzistę w tle. Możemy postawić sobie wtedy jeden goldzik. I jeżeli chcecie ponownie to robić, no to strzałka do góry, Goldbet 1. I wam to się będzie cały czas aktywować. No i teraz, moi drodzy, na YouTubach są dziesiątki poradników, jak ograć hazardiste. Wybieraj kubki z lewej. Wybieraj kubki z prawej. Pamiętaj, że tam, gdzie ostatnio się grzybek pokazał, to tam jest grzybek ponownie. No tym razem nie. No okej, okay. spróbuj. Spróbujmy. Jeszcze raz. Goldbet 1. Graj o to. Spróbujmy. Spróbujmy kolejnej magicznej taktyki. Grzybek jest na lewo od kwadratu. No nie, nie trafili. No moi drodzy, moglibyśmy tak szukać ukrytych tajemnic i ukrytych kombinacji tej gry, ale zdradzę wam jeden wspaniały sekret. No i jeden wspaniały sekret. To, co tu klikniecie, nie ma kompletnie znaczenia, moi drodzy. Nie ma. Wszystkie te poradniki, które są na tubach, to jest ściema. To nie działa. To jest oszustwo, to jest bullshit. Wszystkie te poradniki to jest ściema. To, co klikniecie tu, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo to nie wy decydujecie o tym, czy wygracie tę grę. Nie wy, moi drodzy. To decyduje za was gra. Wygrałem. To decyduje, za was gra. Skąd to wiem? A skąd to wiem? Moi drodzy, zrobimy teraz wam eksperyment. Pokażemy. Pokażemy wam eksperyment. Obstawiam jeden złoty. Gramy o to. I patrzymy tutaj na konto, czy ten jeden złoty mi zginie, czy jedno złoto mi dojdzie. Nie klikam w ogóle, tu nie wybieram, tylko klikam sobie postać. Pyt, wygraliśmy. Widzicie? Dostaliśmy jednego złoty. No dobra. Możemy to nawet przyspieszyć. Czyli gold bet 1, graj o to. Przegraliśmy. Ok, uczciwe. Więc jak widzicie, moi drodzy, Goldbet 1. Gra o to. Przegraliśmy. Jak widzicie, znowu nam Goldiszek uciekł. No dobra, Goldbet 1. Gra o to. Przegraliśmy. No dobra, ciekawe, nie? Goldbet 1. Gra o to. Wygraliśmy. Jak widzicie, ten tutaj licznik pokazuje ewidentnie, że nie ma znaczenia, czy... Wybieracie te kubki czy nie, i tak, i tak gra za Was losowo decyduje, czy wygraliście, czy nie. Robi ten wybór, kubka za Was. I tylko animacja Wam pokazuje, czy trafiliście, czy nie trafiliście. I to jest prawda, moi drodzy, więc jak macie wygrać trzy razy z hazardistą, polecam po prostu, pod rząd, polecam po prostu Gold BET 1, on jest smutny, że tylko Golda jednego stawiamy. I klikać sobie dotąd, aż, moi drodzy, w końcu traficie, że wygracie trzy razy pod rząd. Ja już widzicie, wygrałem dwa razy pod rząd. Gold bet jeden graj o to. No i trzeci raz. Jak widzicie, w tym momencie zaliczyłbym osiągnięcie do klasera. Wygraj trzy razy z hazardistą z rzędu. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, że to jest tylko animacja. To kompletnie nie ma znaczenia. W związku z, nie ma znaczenia na wynik, czy traficie, czy nie traficie, bo już w momencie postawienia, już w momencie tym, którym naciskacie graj o to. Patrzcie, czwarty raz pod rząd wygrałem. Gra decyduje o tym, czy wygraliście, czy przegraliście. Także moi drodzy, bez stresu, klikajcie, nie denerwujcie się, nie oglądajcie jakichś poradników, które wam mówią trzy kubki w lewo, od piątego w prawo, bo to jest ściema. Tutaj gra, czyli system, losuje wam, czy wygraliście, czy przegraliście. Więc nie musicie się stresować wyborem kubka, to po prostu cały czas Gold Bet 1, Gold Bet 1. I w końcu zaliczycie osiągnięcie do klasera. I w końcu też zaliczycie osiągnięcie do plakatu, czyli wygraj 5 razy z hazardistą. Mam nadzieję, że ta, ten news was trochę ucieszy. Możliwe, że nie wszyscy o tym wiedzieli, więc mam nadzieję, że teraz wszyscy będą wiedzieć o tym, że to nie jest tak jak niektórzy mówią. A wy możecie pamiętać o tym, żeby pyknąć łapeczkę na dole, żeby zostawić suba, żeby kliknąć dzwoneczek po suba, jeżeli chcecie więcej takich materiałów i dostawać o nich powiadomienia Trzymajcie się Siemanko i pa pa